Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Berenasiak, a dzisiaj przychodzę do Was z recenzją nowości. Najnowszej Dolce & Gabbana, Dolce & Gabbana Light Blue wersji Summer Vibes. Kochani, ja jestem zszokowana. Piękny zapach, który naprawdę jest klasyką gatunku. Wiecie o tym, tak naprawdę wszyscy znamy Dolce & Gabbana Light Blue. Każdy ten zapach gdzieś tam kiedyś wyczuł, na kimś bądź miał ochotę i sam miał. Natomiast tutaj co się zadziało? Oliver Crisp zrobił coś niewiarygodnego, bo klasykę gatunku przekształcił na coś bardzo kremowego, bardzo ciepłego, piszmowo brzmiącego, lekko pudrowo brzmiącego, ja nawet bym posunęła się dalej, niezwykle laktanowo brzmiącego. Jest tutaj taka kremowość, taka subtelność, taka pianka, taka jakby, słuchajcie, ta woda toaletowa Dolce & Gabbana Light Blue była po prostu napowietrzniona, namusowana. I ten mus, który gdzieś tam się wydobywa z tego zapachu, nie był tylko, wiecie, perełkami gazu, takimi musującymi, bezwonnymi perełkami gazu, że one gdzieś tam się przenikają na cytrusy i na bergamotę, i na cytrynę, i na mandarynkę. Nie! Tutaj to wszystko przenika kremowością. Ta cedrowa baza tak przebija, że od samego początku, kiedy ten zapach zaczniemy testować, od samiutkiego początku on jest kremowy. Niezwykle kremowy i brzoskwinia. Kochani, naprawdę dzieło sztuki. Jak kochacie się w świeżakach, koniecznie sprawdźcie. Jak nie lubicie świeżaków, koniecznie sprawdźcie. Według mnie ten zapach ma prawo zostać zapachem wszechczasów. On według mnie może spokojnie przebić popularność Dolce & Gabbana Light Blue klasycznej odsłonie. Piękny flakon, zwróćcie uwagę. No przepiękny, ceramiczna butelka. Jedyna wada, jaka jest w Dolce & Gabbanie, w ogóle jedyna ever w Dolce & Gabbanie Light Blue, to jest ta, że czasem ten flakon schodzi z tą owolutą. I to jest według mnie strasznie irytujące, dlatego że widać, że tak naprawdę on nie powinien schodzić. Chociaż tutaj on jest bardzo ładnie przygotowany, bo zobaczcie, do samego końca jest szkło malowane przepięknie, ale mimo wszystko wydaje mi się, że on powinien być bardziej taki stabilny, jednak ta część flakonika powinna zostać na miejscu. No, tyle z wad. Innych nie ma. Trwałość fenomenalna. Jak na takie świeże, delikatne, subtelne pachnidło, to fenomenalna. Według mnie utrzymuje się cały dzień. Teraz jest maj, jest słonecznie, jest tak, takie trochę arktyczne powietrze, bo powiedziałabym, że nawet ta słoneczność nie przebija tego zimnego powiewu, więc wydaje mi się, że teraz to on w ogóle ma takie pole popisu, ten zapach, że może po prostu eksplodować na naszych ciałach. Więc ja uważam, że musicie koniecznie go sprawdzić. Musicie go poznać. To nie jest żadna współpraca, przecież dobrze o tym wiecie. Nic z tego nie mam. Polecam po prostu, bo jest to dobre pachnidło i według mnie jest trochę jeszcze za drogie. Widziałam, że 600 zł jest cena sugerowana tego zapachu. Chyba trochę za dużo jak na świeże pachnidło. No ale mamy inflację, mamy trochę inne realia w tej chwili. Fakt faktem, Oliver Crisp zrobił tutaj naprawdę fantastyczny zapach i ja jestem na tak, polecam, idźcie w ciemno, kupujcie, sprawdzajcie, testujcie i napiszcie mi w komentarzu, co Wy o tym myślicie. Tymczasem dziękuję, bardzo przepraszam, że jest mnie tak mało, bardzo przepraszam. No cóż, no nie potrafię się wytłumaczyć inaczej niż brakiem czasu, albo powiem Wam szczerze, że może nie brakiem tego czasu, tylko po prostu trochę innymi priorytetami ostatnio, bo czasu mamy wszyscy tyle samo i to jest moje ulubione powiedzenie. Każdy z nas ma po 24 godziny na dobę. Ale rzeczywiście trochę mi się posypało wszystko. Na głowie mi się zrobiło więcej ambarasu. Ja lubię ambaras, więc jest ok, w porządku. Jeszcze cały czas płynę i cały czas mam jeszcze głowę ponad powierzchnią wody, aczkolwiek jest mi ciężko tutaj stanąć i aczkolwiek jest mi ciężko tutaj ponagrywać. Więc jak jest jakaś fantastyczna nowość, to jest to okazja. Dziękuję Wam pięknie, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Trzymajcie kciuki oczywiście mocno za mnie i do zobaczenia niebawem. Pa, pa!